30 dni przygotowaliśmy serca przez modlitwę, pokutę, uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby całym Kościołem rozpocząć obchod misterium paskalnego. Dzisiaj Chrystus wyjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoimi błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje, króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfagi i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a on wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.